uważaj! Lataj trochę ostrożniej. Wybacz, niebo nad Centopią zwykle nie jest tak zatłoczone. Normalnie o tej porze roku zbieramy błękitną kukurydzę cukrową i korzenie różowego chili. Kuki, cześć! Stało się coś? Musimy opuścić Kwietną Dolinę. Nocne pnącze opanowało wszystko, co kiedyś nazywaliśmy domem. Naprawdę wszystko? No prawie. Poza pięknym wzgórzem wiecznych drzew. Ale wszyscy nie pomieścimy się na szczycie pagórka. Uważaj, Fadl! Ostrożnie, Fadl. To jedzenie musi nam wystarczyć, dopóki nie zniszczymy nocnego pnącza. Tak jest, królu Mo. Siostrzyczko, Mia! Tutaj! Mia, Kuki, witajcie w bezpiecznym schronieniu. Tak się cieszę, ale jestem wściekła. Mogłabym wyłamać drzwi mrocznego zamku i kopnąć tę bladą, wredną wiedźmę tak, że aż wylądowałaby w oceanie. I tego jej całego pomocnika też. Co to? Robak szpieg. Złapię go! Wstrętny robal! Radzę ci tu nie wracać! Przyparliśmy elfy do muru, mój panie. Zwycięstwo jest blisko. Zatem gdzie mój skrzydlaty jednorożec ze złotym rogiem, co? No cóż... Mam tu prezentację, wasza władczość. Nasze piękne pnącze opanowało prawie całą Centopię. Z wyjątkiem tych oto kilku brzydkich kwietnych rabat. Wydaje ci się, że wykład z botaniki poprawi mi humor? Nie, panie. Skądże? Nie dostaniesz żadnego awansu, dopóki nie będę ukontentowany. Spójrz! Wyglądam na takiego... Znaczy, jakiego? Panie, ta wiadomość może diametralnie zmienić twój nastrój. Co powiedziała zła elfica? Że kopnie tę bladą, wredną wiedźmę tak, że wyląduje w oceanie. Zrozumiałem.